Witajcie w trzecim odcinku programu Disco Polo Flash. Dziś zaprezentujemy Wam, jak zawsze, informacje z życia gwiazd, dwa nowe teledyski oraz relacje z imprezy. Zapraszamy do oglądania. Nie wierzyłam, gdy ktoś mi powiedział, że dla Ciebie to tylko gra. Wciąż dziewczyny na nowe zmieniasz, a Twoje serce to zimny gła. Słuchaj, kolego, to najnowsza produkcja Magdy Niwińskiej. Ciekawie opowiedziana historia o złamanym sercu, której wokalistka ostrzega przed zabawą kobiecymi uczuciami. Jest groźnie, ale zarazem bardzo miłośnie. I do innych się wciąż uśmiechasz. Słuchaj, drogi kolego, już mam tego wszystkiego. Wszedłeś do serca mego, łatwo nie wyjdzie z niego. Słuchaj, drogi kolego, nie ma wiesz w tym nic śmiesznego. Nim się stanie coś złego, klucz mi daj do serca swego. 18 września w Wyżyckim Amfiteatrze odbyło się huczne zakończenie lata. Na scenie pojawili się kolejno Danielo, AM, Etna, Pudzian Band oraz gwiazda wieczoru zespół MIG. Zobaczcie fragment koncertu. Top Disco Polo to 20 najczęściej oglądanych teledysków w naszym serwisie discoclip.com. Co tydzień nowe notowanie. Zaglądajcie na disco-polo.info, aby dowiedzieć się, co jest numerem 1. W moim życiu pojawiła się, a kto? Aleksandra podbije rynek zachodni. Niemiecka wytwórnia zainteresowała się mega hitem André, który króluje na polskich parkietach już od niemal 2 lat. Poznajcie szczegóły. Właśnie dopiero co wróciliśmy z Niemczech, tam podpisaliśmy umowę w Düsseldorfie odnośnie piosenki Ale Aleksandra. Piosenkę usłyszałem w języku niemieckim i zapowiada się, z tego co podejrzewam, no, hit bynajmniej na skalę europejską. Także bądźcie czujni, obserwujcie już na początku listopada, z tego co mi wiadomo, premiera. Ja tak bardzo tego chcę. O tym, że fani muzyki disco polo są najlepszymi fanami, przekonał się w ostatnim czasie Defiz, który otrzymał od fanów własnoręcznie wykonane portrety. Artysta z tej okazji zorganizował również konkurs. Dobry wieczór, kochani, z tej strony Karol z zespołu Defiz. Słuchajcie, chciałbym serdecznie podziękować za wszystkie portrety, które namalowaliście specjalnie dla nas. I tak się złożyło, że to były portrety właśnie mojej osoby. Jest mi naprawdę miło, bo takich rzeczy na co dzień się nie widzi. I kochani, mam też konkurs. Kto narysuje mnie w szlafroku, ten będzie miał nagrodę. Czekam na więcej takich portretów. Kochani, pozdrawiam. Defiz. Jadę do ciebie tramwajem. Grupa Masters ponownie zaskakuje kolejną premierą, w której Paweł jedzie do niej tramwajem. Klubowa aranżacja z domieszką charakterystycznego stylu grupy Masters. Zobaczcie fragment teledysku. Jadę do ciebie tramwajem. W ręku mam bukiet róż. Od rana na mnie czekasz. O 8 będę już. I na sam koniec mamy dla Was wyniki konkursu. Witajcie, kochani, witajcie. Słuchajcie, był mały konkurs w drugim odcinku Disco Polo Flash i mam tą przyjemność przedstawić prawidłową odpowiedź do tego konkursu. Oczywiście był to nasz autorski numer pod tytułem Gangsta. W ogóle śmieszna historia, bardzo śmieszny klip, prawie jak w tej chwili, słuchajcie, André na scenie, ale słuchajcie, no... Padło hasło, robimy gangsterskie klimaty w polskim wydaniu. Cofnęliśmy się oczywiście pamięcią trochę do polskich filmów, między innymi Stosu, wiecie, te stroje, skóry. No było wesoło. Jak oglądaliście bądź słyszeliście, słuchajcie, no tekst jest bardzo śmiechowy, z lekkim przymrużeniem oka, a jeżeli jeszcze ktoś nie widział, oczywiście gorąco zapraszam, specjalnie dla Was Gangsta. Jestem luzakiem,
fajnym chłopakiem. Śmigam po mieście, po rzadku dużym fiatem. Czasem pracuję, lecz nigdy nie mam kasy. Ostatnia pensja poszła na Adidasy. Czasem wypiję, jak ktoś postawi. Dlaczego zawsze ja? Po kilku głębszych zaczynam się dobrze bawić. Na mieście prawdy o mnie się nie dowiesz. A ty, kolego, co jeszcze o mnie powiesz? W czwartym wydaniu również nie zabraknie gorących premier, relacji z imprezy, nowinek z portalu disco-polo.info oraz kolejnego konkursu. Obserwujcie nas. Mam wszystkie papiery. Papiery? Chyba na przebite numery. Wyruszam w miasto, lansuję się, mówią mi gangsta. Szacunek jest, robię co lubię.